Witamy w kolejnym odcinku Q&A. Obecnie mamy bardzo trudny okres w naszym kraju. Nasza współprowadząca Marysia obecnie przebywa w bunkrze, w którym ukrywa się przed koronawirusem. Jednak nie powstrzyma nas to przed nagraniem kolejnego odcinka, dlatego zapraszamy! Kropka pyta. Czy w budynku C straszy? Otóż, droga Kropko, tak, w budynku C straszy, gdyż legenda głosi, że pewien student, idąc na egzamin, postanowił pojechać na niego windą na trzecie piętro i czekał tyle na tą windę, że w końcu umarł i od tamtej pory nawiedza budynek oraz windę. Anonim pyta. Czy na uczelni panuje wyścig szczurów? Otóż, drogi anonimie, na SGH nie panuje wyścig szczurów, a bardziej atmosfera sprzyjająca osiąganiu kolejnych szczytów i nakłaniająca studentów do większych starań. Jednak jak wszędzie, można spotkać kilka szczurów. Głodna studentka pyta. Gdzie można zjeść dobre jedzenie niedaleko uczelni? Głodna studentko. Na przykład nasz montażysta poleca iść na indyk masłoczosnek lub do chińskiej restauracji Toto. Nasza współprowadząca Marysia uważa, że najlepiej jest nie opuszczać w ogóle terenu SGH i zjeść w Hadesie. Natomiast ja polecam iść na kebaba do El Karnaka lub na kuchnię polską do Pierożka. Pytanie do prowadzącego. Jak ci się nagrywa z taką pięknością? Pozdrawiam, Marię Cieplutko, znak mniejszości 3. Otóż, wujku, jest to jedna z lepszych rzeczy, jakie przydarzyły się w moim życiu. Anonim pyta. Gdzie się podziały fale z utworu Dawida Podsiadło? Anonimie, pewnie podziały się w jakimś małym mieście. Mariusz Pudzianowski pyta. Ile bierzesz na klatę? W ogóle cześć, fajnie, że wpadłeś na nasz kanał. No biorę na pewno mniej niż ty, Mariuszu. Jednak między nagraniami staram się odwiedzać siłownię i obecnie jestem w stanie wziąć Marysię, montażystę oraz cały sprzęt, jaki mamy. Zjebasta te pyta. Podobno ostatnio ktoś przychodził w piżamach na SGH. O co chodzi, XD? Drogi statę. SKN Wysokich Dziewczyn zorganizował to wydarzenie i polegało to na tym, aby przedstawić swoje piżamkowe kreacje na uczelni i wpaść w tak zwany cozy mood. Ja to wydarzenie świętowałem w swoim łóżeczku oraz w swojej piżamce. Anonim pyta. Ulubiona bajka? Marysia bardzo stresuje to pytanie, jednak po długim namyśle wybrała Smurfy. A ulubiony film to Król Lew oraz Królewna Śnieżka. Marysia jest romantyczką. Nasz montażysta jest wielkim fanem bajki Rango. Natomiast ja uważam, że najlepszą bajką, jaka powstała kiedykolwiek, jest Chojrak Tchórzliwy Pies. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania do Marysi lub do mnie, to wpisujcie je do formularza. Pamiętajcie, że każda łapka w górę i każda subskrypcja to dodatkowa rolka papieru dla naszej współprowadzącej. Marysia obecnie przebywa w bunkrze i z niego nie wychodzi. Bądź jak Marysia i zostań w domu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i trzymajcie się tam na tym home office. Cześć!